Kolejnym narzędziem, które zostanie omówione, jest zaznaczenie. Wybierzmy zaznaczenie. Pojedyncze kliknięcie myszą na obiekcie powoduje jego wybranie. Aby dodać kolejne obiekty do zbioru wskazań, musimy podczas kliknięcia przytrzymać klawisz Shift. W podobny sposób usuwamy obiekty ze zbioru wybranych. Aby wybrać jednocześnie kilka obiektów, możemy narysować wokół nich zaznaczenie. Mamy do dyspozycji zaznaczenie w kształcie ramki, lasa lub wieloboku. Domyślnie wybrane zostaną obiekty całkowicie ujęte w zaznaczeniu. Jeżeli przytrzymamy klawisz Alt, zostają również wybrane obiekty częściowo ujęte w zaznaczeniu. Mamy do dyspozycji trzy tryby narzędzia zaznaczenia. Pierwszy tryb – przesuń. Możemy przesunąć wybrany obiekt, nie możemy go jednak powiększyć lub pomniejszyć. Punkty kontrolne etykiet są niewidoczne. Drugi tryb, pojedynczy obiekt, umożliwia nam pomniejszenie lub powiększenie wybranego obiektu. Opcja ta jest niedostępna w przypadku zaznaczenia większej ilości obiektów. Trzeci tryb, więcej obiektów. Poprzez obszar zaznaczania możemy wybrać kilka obiektów, które jednocześnie można powiększyć i pomniejszyć. We wszystkich trybach możemy zaznaczone obiekty przesuwać, a przy jednoczesnym przytrzymaniu przycisku Ctrl kopiować. Teraz wybierzmy narzędzie rączka. Poprzez kliknięcie i przeciągnięcie kursora myszy możemy przesunąć ujęcie widoku względem projektu. Jeżeli przytrzymamy dłużej przycisk myszy na narzędziu rączka, rozwija się lista i możemy wybrać narzędzie. Przesuń stronę. Służy ono do ustawienia położenia obszaru wydruku bez zmiany położenia obiektów. Narzędzie Orbituj służy do poruszania się w przestrzeni 3D. Jeżeli znajdziemy się w widoku 2D, wybrane polecenia Orbituj automatycznie zmienia aktywny widok na widok 3D z góry. Domyślnym trybem narzędzia jest obiekt względem wskazanego punktu obrotu. Pojedyncze kliknięcie wstawia środek obrotu. Ruch myszy z przytrzymanym lewym przyciskiem powoduje płynną zmianę aktywnego widoku względem wybranego punktu. Kolejne tryby polecenia to obrót wokół środka zaznaczonych obiektów, obrót wokół środka układu współrzędnych aktywnej płaszczyzny warstwy projektowej, obrót wokół środka układu współrzędnych płaszczyzny roboczej. Wybierzmy następne narzędzie. Dopasuj wielkość. Pozwala nam ono na powiększenie lub pomniejszenie rysunku. Pierwszym trybem narzędzia jest ramka zaznaczenia. Widok zostaje powiększony do rozmiarów narysowanej przez nas ramki. Przytrzymanie klawisza Alt podczas rysowania ramki powoduje efekt pomniejszenia. Drugi tryb, dynamicznie, zaznacz tę opcję, aby płynnie powiększyć lub pomniejszyć widok. Kliknij i przyciągnij kursor w górę, aby powiększyć. Kliknij i przeciągnij kursor w dół, aby pomniejszyć. Jeżeli używamy kółka myszy, możemy nim skokowo powiększać i pomniejszać aktualny widok, niezależnie od wybranego aktualnie narzędzia. W pasku widoku znajdują się dwie dodatkowe opcje. Dopasuj do obszaru wydruku. Opcja ta pozwoli nam na dopasowanie aktualnego widoku do obszaru wydruku. Druga opcja to dopasuj wielkość obiektu. Powoduje przybliżenie zaznaczonego obiektu. Kolejnym narzędziem jest tekst. Narzędzie to umożliwia tworzenie i edytowanie tekstu. Pierwsza opcja tego narzędzia pozwoli na wprowadzenie tekstu w formie standardowej, poziomej. Kolejna opcja umożliwi nam wpisanie tekstu pod dowolnym kątem, obrócony. Z listy rozwijanej wybieramy styl wstawianego tekstu. Możemy wybrać gotowy styl lub utworzyć nowy. W oknie Utwórz styl tekstu możemy zmieniać czcionkę, jej rozmiar, odstępy między wierszami, wyrównanie tekstu, kolor
i tak dalej. Zdefiniowany przez nas styl będzie dostępny na liście rozwijanej stylów tekstu. Kolejne narzędzie umożliwia wstawienie do rysunku dymka tekstowego. Dwa tryby narzędzia pozwalają na zmianę kolejności definiowania dymka i znacznika. Kolejne opcje ustalają sposób definiowania geometrii przy użyciu dwóch lub trzech punktów. W ustawieniach polecenia możemy zdefiniować parametry dymka tekstowego, tekstu, dymka i linii wskaźnikowej.